Słuchając tej dyskusji, może zostałem zaskoczony, ale no może powtórzę się jakimiś słowami prezydenta Malinowskiego, który wielokrotnie, gdy podobne inicjatywy wychodziły tutaj od radnych, zawsze w jakiś sposób hamował takim stwierdzeniem, że jeżeli mamy wspaniały pomysł, chcemy go zrealizować, to na niego są potrzebne środki. Więc jeżeli w budżecie nie mamy przewidzianych tych środków, to musimy znaleźć te środki w budżecie. Czy państwo radni już wiedzą, gdzie będziemy cieli? Komu będziemy zabierali środki, żeby wygospodarzyć te 2 miliony złotych? No właśnie, no ja coś tutaj nie rozumiem, bo jeżeli w budżecie nie mam tych środków, to znaczy, że na budżet roku 2014 musimy te środki znaleźć na pokrycie tej inicjatywy obywatelskiej, która tak wspaniale zadziałała, i jeżeli ich nie ma, to musimy je znaleźć. Dokonujemy się zmiany po stronie dochodów i wydatków. Tak, dokładnie pan radny doskonale o tym wie. Tak również w tym roku się dzieje. Jesteśmy po wielu różnych przetargach, gdzie nie w niektórych zadaniach mamy oszczędności, gdzie nie gdzie musimy dołożyć środki. Stąd też na każdej sesji zawsze robimy te zmiany. Cały czas zaskakuje nas, czy to Ministerstwo Finansów, czy to choćby ostatnio to, co pan prezydent powiedział, dzisiaj na sesji otrzymaliśmy subwencję rezerwy ogólnej na remont ulicy Gdyńskiej 214 tysięcy złotych. W zeszłym miesiącu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zdobyliśmy kilkaset tysięcy na prace związane z ochroną środowiska, więc cały czas różne rzeczy się zmieniają. Również, tak jak pan skarbnik wspomniał, część z tych zadań, ponieważ większość, tak pan radny Michał Czepek powiedział, zadań zgłoszonych mają jednak charakter inwestycyjny, na które wymagane jest szereg różnych pozwoleń, które należy dokonać, więc one najprawdopodobniej przejdą na rok przyszły. Więc edycji budżetu, który będziemy jesienią procedować, one już będą z imienia nazwiska nazwane. Nie jesteśmy w stanie, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, dzisiaj konkretnego zadania